I zapraszam Was na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku o nazwie Dziwadełka. Cześć! Siemanko moje Dziwadełka z tej strony, thalas w kolejnym odcinku od zera do miliardera. No cóż, moc stracona została, lecz moc we mnie silna również pozostaje. A co za tym idzie? No, już do 300 milionów z powrotem doszedłem. Jak tutaj sami zauważyliście, aktualnie, no aktualnie zbieram surowce, gdyż wysyłałem na swojego Alta. Tutaj surowce, żeby móc tam też się rozbudowywać i robić właśnie te trap tutaj natomiast postanowiłem zbudować jednak drugie koszary i po prostu. No mimo wszystko wolę... niech się ci żołnierze robią dłużej, ale niech ich będzie po prostu więcej, przez ten czas ja nabiorę speedów, a nie będę tak oczekiwał. Robię sobie itemy pod speeda teraz, czyli właśnie tutaj, jak widzicie, jest to obroża z kości słoniowej. Będę mógł wszystkie trzy ze względu na to... nie, dwie będę mógł, ze względu na to, ile mam żaru, zrobić sobie na poziom tutaj, jak zauważyliście, mityczny, i wtedy szybkość podróży jest plus 11,2%, co mnie bardzo cieszy, gdyż właśnie tego mi brakuje bardzo często, żeby szybko dobiec do przeciwnika. Zmieniliśmy k. k jest na 315 teraz. Jeżeli chcecie, tutaj możecie dołączyć do naszej gildii anonimowych alkoholików. No i dodeczka jest tutaj naszą liderką. Na czas balangi gildii, a właśnie, napiszcie w komentarzu, czy udało Wam się osiągnąć w balance gildii trzeci poziom. Nam się najprawdopodobniej niestety nie uda osiągnąć owego tutaj poziomu, no ale co zrobić z dwóch poziomów z dwóch potworów, które tutaj udało mi się zabić, wyleciał no dosłowny shit. Plusem jest, że zrobiłem sobie gwiazdę obsotnika, już tutaj, znaczy konkretnie jego umiejętność na dziesiąty poziom, więc za dwie godziny zobaczymy jakie... 3 tutaj um, losowe przedmioty świętych gwiazd mi wypadną, pewnie znowu razy 3, bo tutaj z punktami VIP to mi zawsze trójki wylatują, chociaż dwa razy mi wyleciało po 10 tysięcy, to trzeba przyznać, akurat, że byłem wtedy zaskoczony. O złoto się nie przejmuję, goblina teraz nie robię, teraz robię innego chowańca, mianowicie ze względu na to, że to K jest dosyć łatwe, jeżeli chodzi o Koloseum, robię sobie tutaj, jak sami widzicie, szkieletora, który będzie mi dawał na ostatnim poziomie, bo na 9 daje 7, ale na 10 daje 10, więc codziennie będę miał 5 plus 10 dodatkowych wejść. Co za tym idzie, będę mógł mieć tych wejść 15. No, nie są tutaj jacyś mocni super przeciwnicy. Królestwo jest dosyć spokojne, aczkolwiek jest tu strasznie denerwująca nas gildia i no pomimo, że oni nas nie atakują, uwielbiają podwędzać nam moby, co jest denerwujące, bo oni nas ani razu nie zaatakowali, ale podwędzają nam moby, więc my ich ciągle palimy. Więc tak sprawa się przedstawia. Jeżeli chodzi natomiast o gildię rządzącą tutaj, jest ona dosyć słaba, bo ma 10 miliardów mocy tutaj i, no, fakt, jest ten jeden, który ma miliard, ten skar cały jest dosyć dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o itemy, aczkolwiek aczkolwiek poza nim nie ma nikogo. No i to jest właśnie tutaj to. Że no tutaj możemy jednak powalczyć o te forty, bo w końcu on nie może być przy wszystkich tutaj fortach oraz bazach zarazem. Nie może się rozdwoić ani roztroić. Więc wydaje mi się, że tym razem parę fortów się tutaj ogarnie. Aktualnie, jeżeli chodzi o bohaterów, natomiast. Będę ulepszał elementalistę nie ze względów jakiejś tam produkcji czy ataku, ale ze względu po prostu, że jest on dobry na moby, które mają odporność fizyczną. Po prostu. Praktycznie we wszystkich tutaj, jeżeli chodzi o polecanych bohaterów, to praktycznie do każdego, bo każdego moba, który ma odporność fizyczną, jest właśnie polecany Elementalista. Elementalista i z Popielaczka. Z Popielaczkę mam, jak widzicie tutaj, więc jest fajnie. Królowa Śniegu nie do każdego jest polecana, aczkolwiek na przykład lalka jest, Tutaj też bardzo często, ale nie jest na przykład morski giermek. Jeszcze jest bombowy goblin, oczywiście, i jego będę robił później. On jest akurat fajny, bo daje 20% do ataku armii. Ja powoli już odrabiam sobie tutaj te, te czwórki, jeżeli chodzi akurat o kawalerię. Więc myślę, że nie jest tak źle. Jak widzicie, tutaj postawiłem. Za... Boże, co on tu robi. Pusty, bo spalony już chyba z 15 razy oni chyba chcą, żebyśmy my nie wiem, starcz schodzili czy marnowali na to pieniądze. Odpaliłem badania zgodnie z moim planem. Pomimo tego, że z jedno raz badanie zrobiłem, jedno sobie inne teraz robię koszt łączenia. Jak widzicie na 25 poziom, później będzie szybkość łączenia paktów. To będzie, to będzie absolutnie no, tragedia, jeżeli chodzi o czas. E, dlatego zbieram speedy i ich po prostu nie używam, jak widzicie tutaj. Przynajmniej staram się ich nie używać. No nie zawsze to niestety wychodzi. Teraz kwestia jest taka, że <laughs> odcinek nagrywam 1 e, listopada, natomiast wrzucony zostanie jutro. Około godziny 15, może 16, tak, żeby każdy ze spokojem się wyspał, miał chwilę. No i żeby to było jeszcze przed wyjściem na jakąś imprezę, jeżeli oczywiście na imprezy tutaj chodzicie i lubicie sobie pochodzić. I teraz tak. Za dwa dni planuję zrobić live'a. Live będzie za dwa dni, za dwa dni. To oznacza, że 3 listopada będę robił live'a i będzie start o godzinie 14. A to oznacza, że będzie to w niedzielę o godzinie 14. I od tej godziny możecie oczekiwać właśnie tutaj mnie na live'ie. Live będzie trwał w zależności od ilości widzów, no i oczywiście e, od tego, czy będziecie chcieli się czegoś dowiedzieć, czy będziecie chcieli ze mną pogadać. Więc od tego będzie wszystko zależało. E, przyjemnie jest tutaj. Zobaczmy, jak wyglądają. No tutaj, akurat, berserkerka, tak, to jest podstawa, ale tutaj już na przykład mógłbym sobie poradzić, tu też. No ta gildia, no akurat no, nie wiem ile ona ma. O 20 miliardów, akurat ta gildia ma tutaj, ale oni nie pałają jakoś do walki, zauważyłem. Więc jest to raczej po prostu spokojniejsze królestwo. No i dzień dyni. Biorąc pod uwagę, że jutro ostat... dostaje ostatnie 25 cukrów, no to już mam, udało mi się zrobić. W każdym razie <laughs> nadal próbuję, żeby mi cukierki wylatwały. Staram się, ale niestety, no jest z tym problem. No i będę miał wtedy kamienie umiejętności na to, żeby zrobić sobie tutaj dwa razy spalacza. Co jest bardzo przyjemne, bo spalaczem zawsze lubię sobie po prostu w kogoś czepnąć. A poza tym zbliża się GF. Czyli no, po prostu święto gildii, i czasami jest takie zadanie, żeby uderzyć kogoś na przykład atakiem chowańca, raszty 2, i czasami są to zadania bardzo wysoko punktowane. Więc z tego też powodu ja postanowiłem, że no bardzo, ale to bardzo mi się to przyda. Gemów niestety za dużo nie mam ze względów różnych. No, wydałem po prostu. No. Trzeba czasami gemy wydawać e, na zmiany talentów, czy na przykład no już się nie chce czekać, powiedzmy, tych, e, nie wiem, tego jednego dnia i e, się kliknie po prostu, żeby zakończyli to szkolenie, albo na przykład jest potrzebny masz, czy powiedzmy trzydniową, ale nagle, jednak. Ktoś z Twoich sojuszników potrzebuje posiłki, no i nie ma wyboru, no musisz, niestety, w tym momencie przerwać tą tarczę i potem włączyć tarczę sobie od nowa. U mnie chowanie wojska nie ma najmniejszego sensu, bo zobaczcie, ile jestem w stanie schować, więc nie ma to najmniejszego sensu, tak naprawdę. A Zos jednak jeszcze nie czuję się tutaj na tyle pewny, aby zostawiać, jednak. Hmm, żeby zostawiać jednak tutaj e, bohatera, po prostu żeby jednak zostawiać tutaj bohatera, my e, znasz bohatera, przepraszam, żeby zostawiać zamek bez ochrony. Zibi, jak widać, już się nie boi, więc tak. No, do Zibiego mi trochę kili brakuje, bo jednak on ma 200 milionów, ja mam 50, więc jak sprawa wygląda. Więc kiedy live, odpowiedź została zawarta w filmie i to by było na tyle. To był kolejny odcinek od Zera do Miliardera z kamerką. Więc widzimy się w takim wypadku w niedzielę o godzinie 14. .00. I trzymajcie się na razie, wszystkim i cześć.